Salony fryzjerskie już niedługo zostaną ponownie otwarte, taką informację przekazał w wywiadzie Piotr Müller. Rzecznik rządu był gościem telewizji Polsat i podzielił się on tam ważną dla wielu wiadomością. Szczególnie ucieszą się osoby, które w normalnych warunkach regularnie farbują włosy, gdyż następny etap otwierania gospodarki przyniesie także ponowne otwarcie salonów fryzjerskich. Rząd decyduje się na kolejne znoszenie obostrzeń i ze słów rzecznika wynika, że posiada wstępny plan, kiedy miałoby to nastąpić. Epidemia koronawirusa w Polsce spowodowała, że zamknięciu uległy wszystkie miejsca świadczące takie usługi. Salony fryzjerskie jeszcze do niedawna nie mogły narzekać na brak klientów, ale wszystko zmieniło się w momencie wybuchu epidemii. Rząd odgórnie zamknął wszystkie takie miejsca. Część Polaków na pewno ucieszy się na wieści przekazane przez Piotra Müllera. Salony fryzjerskie otwarte zostaną w następnym etapie. Salony fryzjerskie otwarte zostaną już całkiem niedługo. Piotr Müller był gościem w programie Wydarzenia i Opinie telewizji Polsat i to tam ujawnił szczegóły rządowego planu odmrażania gospodarki. W następnym etapie, na pewno znajdą się również zakłady fryzjerskie. Myślę, że połowa maja jest terminem, który jest realny. Liczymy na to, że jeżeli liczba zachorowań nie zwiększy się i wszyscy będziemy się stosować do tych standardów, które obowiązują, takich jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to faktycznie będzie to możliwe, usłyszeć można było z ust rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego. Dla wielu to bardzo ważne informacje i coraz częściej pojawiało się pytanie dotyczące tego sektora usług. W rozmowie poruszono wiele ważnych kwestii. Rządzący, jak przekazuje Piotr Müller, skupiają się na problemie epidemii w Polsce całościowo. Starają się przewidzieć jak najwięcej możliwych scenariuszy i w konsultacjach decydują, jakie zmiany należy wprowadzić. Tutaj trzeba spojrzeć na ten problem szerzej, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się jakiejkolwiek choroby, NP. Koronawirusa, należy ograniczać kontakty społeczne. Otwieranie każdego kolejnego sektora gospodarki to jest zwiększanie tej liczby. Musimy robić to na tyle rozsądnie, w sposób rozłożony w czasie, by weryfikować, czy służba zdrowia nadal jest w stanie pomagać wszystkim osobom, które są chore, mówił w rozmowie z dziennikarzem Polsatu rzecznik. Dwa. Wszyscy marzący o wizycie u fryzjera będą się cieszyć. W internecie pojawiało się coraz więcej pytań o sektor usług, w tym właśnie salony fryzjerskie. Wcześniej był to bardzo dochodowy biznes, a klientki salonów nie wyobrażają sobie domowej pielęgnacji włosów. Oczywistym jest, że nawet po ponownym otwarciu salonów fryzjerzy oraz fryzjerki będą musieli dostosować się do nowych warunków pracy i wdrożyć narzucony przez rząd reżim sanitarny.
Źródło: Polsat News.